Hej, cześć, witam serdecznie. Powracamy do Darkest Dungeon The Crimson Court. Tydzień 22. Dziś, w związku z tym, iż w poprzednim tygodniu nazbieraliśmy masę kasy, postanowiłem wyruszyć na ekspedycję taką nie za skomplikowaną, taką, która troszeczkę nam podniesie wartości naszych bohaterów, którzy są na niższym poziomie nieco. Mamy tu Krzysztofa między innymi w grupie, Uriego, Lovet i Pasquera. Pasquera właściwie, bo to ona, kuszniczka. Udamy się dziś do norowiska. Będziemy tam niszczyć kapliczki. Ekspedycja średnia na poziomie uczniowskim. Skład: Krzysztof na dzień dobry, zaraz za nim Ury, Lovet i Pasquier. Tak przedstawia się ten skład. Itemy zostały rozdane. Teraz tylko się zaopatrzmy. 8 krwi, nie jest źle. Bohaterowie ukresu w osadzie 0. Kurczę, tych mamy tych kilofów tutaj całą tonę. Co byśmy chcieli zabrać do norowiska? Zioła. Weźmy sobie ze 3 te zioła, powiedzmy. Nawet, kurczę, 3 wystarczą, nie będziemy kombinować. Weźmy sobie również 3 tony żarcia, 3 wody. Powiedzmy sobie ze 12 pochodni, ze 3 klucze i to by było na tyle. Jeszcze raz przejrzyjmy ten nasz ekwipunek. Żarcie jest, tutaj są te kostki, bandaż. Bandaże się tutaj w gruncie rzeczy chyba nie przydają za mocno. Drewno na opał, ok. Woda święcona jest, dobra, wyruszamy. Tunele nierzadko zablokowane są hałdami kamieni i ciał. Jakże mozolne jest usuwać te przeszkody bez odpowiednich narzędzi. Czyli po cichu sugerują, weź łopatę. Zwierzęce kapliczki. Kurczę, nie są te lochy najmniejsze. Jakby tutaj dobrze pójść. Najpierw pójdziemy tutaj. Później pójdziemy sobie tutaj. Później jakoś tutaj. To jest dobra opcja. To lecimy. Po drodze od razu walka. Czy mamy tutaj kogoś, kto jest zarażony chorobą? Nie. To dobrze. Czyli nie trafimy na fanatyka prawdopodobnie. Dają radę. Tutaj jest zgryzione, jedno obrażenie, ginie. Zieć. Ogłuszenie oznaczenia. Drobiazg. Bola. Another abomination cleansed from our lands. Kamień celności pospolity. Plus 4 celność, minus 1 szybkość. Komu byśmy to mogli wręczyć? No weźmy wszystko. Tylko tyle, że chciałem tutaj jeszcze rozdać ten item. Tobie na przykład. Mogę? Kurczę, czemu nie mogę? Oczywiście, że mogę. I teraz powracamy do poprzedniego ustawienia. I tobie jeszcze chciałbym zmienić umiejętność czystka. Wszystko może niech sobie zostanie. Redukcja stresu. Redukcję stresu mamy. Weźmiemy sobie raczej ten razy. Razy jest spoko. Czekajcie. No i tutaj się przydadzą bandaże, czyli kurczę. Troszeczkę chyba słabo sobie to wszystko pamiętam z tego co widzę. No ale dobra, okej. Okay. Wejdźmy tutaj. Obiekt kultu zwierzoludzi. Kapliczka została roztrzaskana. Wyśmienicie. To lecimy dalej w takim razie. Jedna za nami. Zobaczymy, czy uda nam się odnaleźć tutaj również jakąś ukrytą komnatę ze skarbami. To by było nie najgorsze. Książeczki. Kto ryzykuje? Myślę, że Krzysztof. Lektura kilkukrotnie i co robi? Taktyk z zatoki. Całkiem spoko. Pozytywny przymiot. Lecimy w takim razie dalej. Pułapeczka. To jest najbardziej rozwinięty i najwięcej stresu. Spróbujmy tym trendowatym. Prawie.
cruel machinations spring to life with a singular purpose. Jak się zestresował się bardzo mocno, strasznie. Stresuj się, to tylko krew, lekkie zadrapanie. Tutaj już niestety nie mam, a skoro już krwawisz. To łyknie sobie to. Dwa obrażenia. Jeszcze będziemy go tyrać. Sprawdzimy, czy się nada. A, troszeczkę morale ci siądą za chwilę. Sobie to nie chciałbym, żeby zginął, bo zainwestowałem w niego jakiś tam niewielki pieniążek. Może siepacz, siekacz, bębniarz i kanalia. Okej, kurtyna. Jak tutaj 7-10, 6-9, 8-12. 7-10, ten jest dosyć twardy, kurczę. 6-9, tego też by można było zniszczyć, on, pamiętamy, ma dosyć spory damage. Ale w tej walce już go nie uświadczymy. Tu niewątpliwie warto byłoby tego knura kanalię również zjeść jak najszybciej. Jeden obrażenia, dwa punkty zdrowia zostały. Czy siebie leczymy? Czy lepiej rąbnięcie? Ile to rąbnięcie? 7-14. Ładnie, maksymalna wartość. Za pomocą boli ich tutaj trochę. Przerobimy, porobimy i przestawimy. Prawie, żyk. Zobaczymy, czy się wykaże odpornością. Kurczę, skoncentrowali się na nim. Ten stres jego już jest na poziomie dość dobrym. Pięcie sztyletem, 4-7. Trafisz? Trafisz, dobrze. Pewne zagłady. Rozbili nam czaszę. Ja tutaj mam coś takiego, gdzieś tu było coś z tym stresem związane, ta druga umiejętność, którą zdjąłem. A to się niespodzianka. Z 5% ochrona, minus 1 szybkość. To sobie zjemy, resztę sobie weźmiemy. To przerzucimy tutaj, zestakujemy. Jakiś item, komu by tu można było go wręczyć. Masz komplet, ty masz komplet. Dobra, polecimy w takim razie do Krzysztofa. Prowizoryczny stół. A jak stół prowizoryczny? Pewnie zioła znają życie. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ma obrażenia na 3 rundy. Dobra, niech będzie ścierpiał. Zwiat. Znowuż po drodze walka. Wracamy do poprzedniego ustawienia. Co będziemy mieli tutaj? Worek, który jest pusty. Może rozpalmy faktycznie pochodnie. Zaczynam słyszeć niepokojące dźwięki. No i tutaj może się okazać, że za chwilę będzie karmazynowa klątwa. Lepiej nie. Jak stoimy z damage'em? 4-6. No, tył. Jedno obrażenie na 3 rundy, ok. Rąbnięciem byśmy mogli tutaj, czy nie rąbnięcie, tylko razem. A i podwójne pudło. Dobra, w takim razie od 6 do 10. Spróbujmy tego. Dobrze. Jednego mamy z głowy. Jedna szansa zarażenia karmazynową klątwą odpadła. Koncentrowali się na tym trendowatym nieszczęsnym. Spróbujmy zredukować stres. Gryziemy. 4 do 6. 50% zarażenia chorobą zostało wyeliminowane. Okay, zostaje pojedyncza istota, petent. Karmazynowa klątwa 1, kurczę, wystarczy.
Ja sobie będę z tym radził później w przyszłości, to nie wiem. Mam tu na myśli tą karmazynową klątwę. Ale coś mi się widzi, że coś w przyszłości będzie wymyślone na tego typu objawy. Pewnie tam w całym tym courtyardzie, czy jak to się tam ładnie nazywa, courtyard. Okej. No dobra, lecimy dalej. Przestawmy się z powrotem na pozycje wyjściowe. Zwierzęca kapliczka. Kolejne miejsce w ekwipunku wolne. Negatywne przymioty byśmy chcieli. Minus 50 unik, 10 rund. Dobra, weź to wykasuj. No niestety nie mamy niczego, co by mogło zrzucić zatrucie. Nie mamy również krwi. Kuszniczka za chwilę zacznie się buntować. Łód. Skrzyneczka. Pamiąteczki. Kurczę, trzeba by było tutaj podjeść trochę z tym jedzeniem, a nie, mamy jedzenie dosyć dużo. Jest na full, też jest na full. Ryzykujemy rozpalenie pełkowodni do pełnego blasku. Zobaczmy, co tutaj. O, znak. Znak Quaya, że tak powiem. I teraz tak, czy lecimy na Krzysztofa? O, zobaczmy. Krzysztofie, pozytywnie czy negatywnie? Zapiski ze starego dziennika. W tym samym momencie znaleźliśmy się w miejscu spowitym odbierającym dech mrukiem, zmuszeni by stawić czoła potworności, której kształt wymyka się ludzkim słowom i na której wspomnienie serce podchodzi mi do gardła. Miłosierny los sprawił, że w moim umyśle ostały się jedynie fragmenty tego boju. Widzę Cuthberta, tnącego, podrygujące odnóża potwora. Pamiętam, jak kawałek jego cielska odkleił się od reszty i wiedziony własną szatańską wolą wystrzelił w kierunku Bolyjen, przebijając jej twardy napierśnik. Okultysta został rozerwany na kawałki przez te wijące się kończyny, jakby chciał złożyć z siebie ofiarę. Ciekawe te zapiski są. Dobrze, że ktokolwiek zauważył pułapkę. Kurczę, tutaj właśnie jest troszeczkę problem z tym lędowatym. No nic, na razie sobie lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że on tu przetrwa. Nie mam żadnych... Przecież mam bandaż w gruncie rzeczy. Użyj. I teraz tak. Czy ty tutaj masz redukcję stresu? Masz redukcję stresu. W takim razie wszystkie weźmiemy. Weźmiemy sobie redukcję stresu. To będzie chyba lepsza opcja na ten czas przynajmniej. W razie czego będziemy mogli to później zmienić. Pokojowo, czyli odkryliśmy dwie z trzech kapliczek. Nie pozostaje nic innego, jak wrócić do punktu wejścia i eksplorować resztę. Tu spodziewam się, że za chwilę dotknie nas głód. Całe szczęście jedzenia, cała tona. Także jest ok. W tle jakieś czaszki pod ścianami. W ogóle to, co jest za oknami, to już nie warto tego opowiadać. Tam są dopiero, kurczę, sterty kości i czaszek. Co ten antenat tu robił? Dlaczego tyle tych różnych rzeczy tutaj jest? Nikt tego nie wie. Może w przyszłości się dowiemy. Mur normalnie, mur zrobiony z czaszek i kości. Taki z niego był budowniczy. Przyszłościowy. Dobra, polećmy sobie teraz w takim razie tutaj. Tak czułem, że czegoś zapomniałem. No ten to za chwilę tutaj prawdopodobnie psycha mu klęknie, jeżeli byśmy to teraz wykopali. Nic, ryzyk fizyk. Without tools of iron, you must rely on flesh. Pola bohatera jest sprawdzana. Strach. Fear. Próżno opierać się przeznaczeniu. Cierpienie jest nieuchronne. Bandaża nie mamy, więc tego nie ruszamy.
rozpalamy pochodnie, wbijamy tutaj. Spokój, cisza, rzeźnia jak zwykle. Tutaj jest walka i jest jakiś obiekt. Czy to możliwe, że to może być ten obiekt, którego poszukujemy? Tu jest kolejna przeszkoda. Pójdźmy tędy. O! To mi się podoba. Beczka bimbru. Trzeba się nachlać. To będzie dobra opcja. Co tutaj? Czerwie. Okej. Zaskoczone całe szczęście. To robimy teraz taki bonusik. Dobrze byłoby zacząć leczyć, kurczę, nawet siebie. Nie no, siebie nie ma sensu, ty jesteś w miarę zdrowy. Ale ciebie na pewno bym chciał wyleczyć. Trochę, bo trochę, ale zawsze. Sam siebie również ulecz. Próbowe ukąszenie. A, całe szczęście z unikiem, czyli... Te czerwie z instynkt zachowawczy również im potrafi siąść. To my sobie tutaj podreperujemy się trochę. To wystarczy. Okej. Okay. Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Cały czas jeszcze należy pamiętać o tym, że mamy ten zestaw obozowy. Tu jest jakaś konkretna bitwa. Idźmy więc. Ale najpierw pójdziemy tutaj. Bandaża nie posiadamy, więc nie ruszamy. Knuczy siekacz, siepacz i bębniarz. Bębny zagłady na dzień dobry. Dobra, muszę się tutaj rozsiąść. Moje krzesło już jest tak przepierdziałe, że już samo z siebie wydaje jakieś dziwne dźwięki. Takie spostrzeżenie. Od 6 do 10, gryź. Jedno obrażenie na 3 rundy. Hakiem miękkie, krytycznie puszniczkę. Dobrze, że przestawiłem Krzysztofa. Jedno obrażenie, dobra. Słońce umyka pod naporem zmierzchu. Ajajaj, wycofał się, okej. Okay. Całe szczęście z tej pozycji również może atakować. Od 3 do 7. Tutaj spróbujemy sobie za pomocą boli ich jakoś przemienić. Ok. Cięcie rzeźnika. I ten toporek ma całkiem gustowny. No i te paski z Gianni Versace. Jest, wiadomo. Oznaczmy cel. Cel i ogień zaporowy. Cztery obrażenia na rundy. To trochę słabo, weź się lecz. Koni z krwawieniem stoją, nie najlepiej. Dwa obrażenia. Dwa punkty życia. No to idealnie się ułożyło. Weź się lecz po raz kolejny. Slowly, gently. This is how a life is taken. Szybko zagramy nutkę. Redukcja stresu plus przymiot. Great is the weapon that cuts on its own. Powiedzmy, zabierzmy całą resztę i wróćmy do poprzedniego ustawienia. Tu może być konkretna walka teraz. Chociaż nie, tu jeszcze nie. Dobra, pójdziemy sobie do końca. Skrzynka zawiera pamiątki. Kurczę, po raz kolejny słyszę tajemnicze, magiczne dźwięki w mojej głowie. Ach, jak ty masz 45%, no to nie ma sensu. Co tutaj? Spokój i cisza, okej. Tutaj teoretycznie wrócimy do tej sali i zrobimy sobie tutaj odpoczynek. Zrzucimy trochę stresu, trochę się podleczymy. No i wyruszymy tutaj. Tutaj będzie jakaś bitwa, może być tutaj ten obiekt, którego poszukujemy.
A tymczasem przejdźmy sobie zestaw obozowy. Circle in the dark. The battle may yet be won. Jemy na max. Uwolnić Ogara tylko na siebie. Plus 50 szansy na zwiat. Okej. Okay. Warta Ogara. Plus 20... Czy minus 20 do szansy zaskoczenia drużyny, plus 20 do zaskoczenia potworów. Zapobiega nocnym zasadzkom. Okej, okay, to jest dobre. Obniżenie stresu jednego z zawodników, to też jest dobre. Jesteśmy wszak druhami. No tak, to jest dobre stwierdzenie. Wszyscy kompanii leczenie. To nas nie interesuje. Wszyscy kompanii plus 2 szybkość. To by było dobre. 15 to obrażeń od stresu na 4 walki. Czy pozostały 4, czyli będziemy teoretycznie można by było 4 razy tu odpocząć. Nie, 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 nie. Dobra, dobra, dobra. Teraz skumałem. No i pozostało nam jedne, którego nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Jeden punkcik. Tu jakiś stres miał miejsce, nie wiedzieć czemu. Przynajmniej nie szczęśniemy głodu. The promise of safety. Optymistyczne stwierdzenie. Dobra, lecimy teraz do tej sali. Łapeczka. Zrzucamy w ciach. Nie no, poczekaj, Veno. Veno, tego nie ruszaj. Spalmy sobie jedną pochodnię. As the light gains purchase, spirits are lifted. And purpose is made clear. Parszywy rozpruwacz, rzezimieszek i fizylier. No dobra, w takim razie rozpocznijmy sobie od końca. 5, 8, 4, 7. 7 plus krwawienie. 1 na 3 rundy. Dobrze jest. Od 8 do 12, od 7 do 10. No nie był to jakiś OP damage, ale dobrze, że weszło przynajmniej. Co? Tylko się nie wycofuj. No dobrze, nie wycofałeś się. To chwała ci za to, ale troszeczkę mogłeś wykonać ten ruch. Ruch w postaci uderzenia przynajmniej. Długi dywanowy. Unik, unik, unik 2. Ta spoko, łykam to. Tępy cep z ciebie. Ten jak mu jeszcze tutaj, że tak powiem, dopowiedziawszy. Krzysztof został trafiony z bata. Ryś tego gościa na końcu. Zostawimy sobie tego boksa. Teraz się wszyscy skoncentrują na nim. Rzucanie stresu nie będziemy kombinować. Od 6 do 12 domknięcie. 4 do 8. Jedziesz. 11. Spoko. Ach, Page. To jest duży cel, łatwo go trafić. Może uda się jeszcze jeden raz wykonać na nim. Nie, już się nie uda. Jeleń w obliczu pożaru, wycofał się, ok. Dobrze poszło. Cały czas jeszcze mamy full miejsca. Przeszkoda, obiekt. Musimy sprawdzić ten obiekt, czy to nie będzie czasami przypadkowo absolutnie ta kapliczka. Niekoniecznie. Moje obawy się potwierdziły, gdy tylko nasze pochodnie zostały przypadkiem spryskane wodą morską, wpadliśmy w zasadzkę. Dziwne istoty, ni to ryby, ni to ludzie, zaatakowały nas pod osłoną ciemności. Smoła na końcu pochodzi szybko się spalała, pozwalając mi dojrzeć pokryte łuskami kończyny trzymające prymitywny oręż. Lśniący i pokryty kolcami. Nie były w stanie stawić nam czoła, gdy pochodnia zapłonęła ponownie. Niestety, jedna z nich ugryzła mnie w szyję, zanim wyprułem jej wątpia. Rana piecze i dziwnie swędzi. Nasz medyk kazał mi pilnować, żeby była czysta i opatrzona. Chciałbym to zabrać ze sobą też. The match is struck. A blazing star is born. I tu jest tylko przeszkadzajka. W takim razie wracamy. W ogóle zapomniałem łopat zabrać, ale co zrobić? Krwi, muszę zakosztować krwi. Stwierdza kuszniczka. Co ja ci na to poradzę, kuszniczka? Chwilowo nie posiadamy czegoś takiego jak krew. A wystarczyło tylko jedno spotkanie z tymi wampirami i pokrzyku.
25% składu zostało zarażone. Znajdujesz nieużytą jeszcze pochodnię. Temu wszystkim tutaj psycha klęka. Dobra, mam sobie taki bonusik. Zaświęcona, zostało jej dość sporo. Tu jeszcze mamy te psie smakołyki. W ogóle muszę zacząć ich używać, bo tak sobie ciekam, latam. Są w ekwipunku, można je użyć. Można. Mamy przymiot. Plus 2 do szybkości, plus 50 do obrażeń, plus 15 celność. Dobra, gryź w tego ostatniego gościa. Jedno obrażenie na 3 rundy. Okej. Okay. 8 do 12. Zadyszkę. Kurczę, ta kurtyna to jest jakaś w ogóle taka lanca, która spada z nieba i wbija się gościom w głowę. Razy. Okej. Okay. 6 do 12. 9. Tutaj jak się w ogóle przestawili kolejnością, to jest też dobrze zrobione. Pewne zagłady. Wolałbym, żeby ten stres nas tutaj nie konsumował za mocno. Zaczyna się. Zaczyna się krytycznie. Pewne zagłady. Coś czuję, że tu jeszcze ktoś będzie przechodził teścik. Tak coś mi się wydaje. 6 do 13, od 7 do 15. Zamieńmy ich miejscami. Dobra, gryź tego gościa i na nic nie patrz. Pozostaje jeden, jedyny. Jemu też psycha zaraz kliknie. Czy komuś byśmy zbili stres? Nie, nie ma sensu ataku. Atakuj. Ładnie. Seize this momentum. Push on to the task's end. Zrzucimy sobie to. Wykniemy to. Ten cytryn też by nam się przydał. Nie wiem, czy te stracone strony z dziennika to też by wypadało zbierać, bo jak się tego nie zbiera, to się powtarza w kółko to samo. Czy mamy jakiś klucz? Mamy całą masę kluczy. Pochodnia, pieniążek. Okej. Okay. Przednie ustawienie. Kurczę, dziwna historia, bo nie znaleźliśmy jeszcze tej trzeciej kapliczki. Jeżeli na tym odcinku jej nie trafimy, no to będzie lipa. Plecak zawiera coś wartościowego. Powiedzmy, zabierzmy złoto. Stałem się zemstą. Wszyscy okultyści poczują mą maczugę. A rozbójnicy będą się trząść, słysząc jak grzmie. Moja przewaga liczebna, to prawda, jestem wygłodzony i na wpół obłąkany, ale dopóki me serce wciąż bije, będę maszerował dalej. Sprowadzę piekielne katusze na tych, którzy chcą splądrować mą posiadłość. Nadchodzę, gaszę pochodnie. Nie boję się ciemności, to mój dom. Biada tym, którzy przybyli tu bez zaproszenia. Odeptany dziennik. No i tego już nie łykniemy, bo brakuje nam miejsca. Ale najlepsze będzie w tej historii to, jeżeli tutaj nie będzie tego obiektu. No jest, całe szczęście. Z drugiej strony na całe nieszczęście jest chroniony dość ciekawą ekipą. Ścierwożercami, dużym bębniarzem i kanalią. 8 do 12, od 8 do 12. Dobra, jednego mamy z głowy. A i spodziewałem się, że to mogło wejść do końca. Gryź, krwawienie, 1 na 3 rundy. Bolą tutaj zakończymy tych ścierwożerców. Pewne osłabienia. Ten akurat nas nie interesuje. On i tak już jest przestraszony na tyle, że aż ten strach mu się wdał w siebie, więc... A choroba. Trzeba będzie to ogarnąć. Ociężałość. Rzyk. Się nie wycofasz się, czy co z tobą? Miałem do osłabienia. Okej, czyżby Krzysztof przechodził za chwilę teścik? Staramy się do tego nie dopuścić. No i dobra, gryźmy tego zębniarza. On będzie teraz nas tylko stresował. Ewentualnie można by go bolą tutaj ciachnąć. I po krzyku.
Jest krew. Success so clearly in view. Jest krew. Tą krew wolałbym zabrać sobie do. Trick of the light. Zabrać sobie ją do. Do osady. Tabliczka została roztrzaskana. Przedziwny, nieznany obiekt. Ten to jakieś już wizje i halucynacje ma. No dobra. Udało nam się ogarnąć temat. Wszystko jest właściwie zwiedzone prawie że. Zobaczmy, jaki będziemy mieli pozytywny event. Mój zarażony bohater szybko opada z sił. Jedynie krew może mu pomóc. To ciekawe. Słoneczna bransoletka. Minus 2 do krytyka, plus 2 do krytyka. Aha, jeżeli pochodnia powyżej, to jest poniżej, rozumiem. Jak tam Krzysztof? Słaby wyrzut. Ciekawość. Hazardista i wycofanie. Okej. Czyli ta ekspedycja również była udana. Gra jest cały czas łaskawa. The twisting tunnels no longer exhale the toxic stench of degeneracy. Plus 33 do punktów doświadczenia woli w norowisku. Czyli następnym zadaniem będzie niewątpliwie udanie się do norowiska, tak czy inaczej. Co się wydarzyło pod naszą nieobecność? Monitorix oddał się hazardowi i odzyskał 69 punktów stresu, spoko. Garnon 65 punktów stresu, spoko. Walawa 69 punktów stresu, spoko. Jan zatopił się w medytacji i odzyskał 56 punktów stresu, również spoko. Fenliten przeszedł skuteczną kurację nawyku. Słaba wola życia. I Stukeli powróciła z pijackiej eskapady. Odczuwa żądza krwi, no ale oni sobie tutaj myślę jakoś to konsumują tą krew pod moją nieobecność. Kogo mamy w takim razie tutaj? Zwiadowca Oprych, Krzyżowiec, Abominacja i Awanturniczka. Awanturniczkę jedną już mamy. Właściwie mamy dużo tych bohaterów wszelkiego typu. Na razie jeszcze sobie zostawię miejsce jedno wolne. Teraz tak, co byśmy chcieli zrobić? Niewątpliwie na początek. Co zrobić z Krzysztofem? Czy leczyć mu tą chorobę? No na pewno ociężałość, punkty zdrowia. Będziemy to leczyć w takim razie. Może tutaj którąś z tych rzeczy by można było mu też wyleczyć. Najpierw weźmiemy go za chorobę. W takim razie ociężałość. Lecz. Okej. Biblioteka szpitalna. Obniża koszty leczenia pozytywnych nawyków. Obniża koszty leczenia negatywnych nawyków. Leczenia chorób. Skrzydło lecznicze. Dwa miejsca. To zróbmy tak. Bibliotekę sobie pykniemy. Pykniemy sobie salę pacjentów. The front line of this war is not in the dungeon, but rather inside the mind. Zatoka. Jeszcze trzeba by było zobaczyć teraz tą zatokę, jak tutaj sytuacja wygląda, jakie tam są te. Aha, czyli tutaj mamy syrenę i mamy zwiady, czyli weterańską krótką ekspedycję. Może na syrenę by było warto uderzyć. Doświadczenia by wpadło troszeczkę więcej. To by było nie najgorsze. Czy w ogóle ktoś taki jak Fenliten to poniżej mojego poziomu, rozumiem. Czyli możemy te trzy poziomowe postacie zacząć leczyć jeszcze z jakichś negatywnych rzeczy. Krzysztof się dzieje, że tak powiem. Fenliten, co ty masz tutaj ciekawego? Ty jesteś okej opcją. Tutaj nie masz nic takiego, co by trzeba było ci wyeliminować. Tą kleptomanię bym tu zrzucił z tego Jana. 5600, sporo, ale niech będzie. Nic więcej tutaj nie możemy, dobra. Walawa, co możemy walawie ciekawego zrzucić? Strach przed plugawymi, 1680. Monitorix, hazardzista, mięczczak i automatonofobia. W mieście uprawia tylko hazard, to też by można było wyrzucić. Co tam Sztadow? Sztadowa byśmy tutaj jeszcze troszeczkę poogarniali. Ci, którzy mają mało, będą mieli nic. Ci, którzy mają dużo, będą mieli coraz więcej. Nie wiem, czy to dobra technika. Zobaczymy, czas pokaże. Dobra, czyli to by było ogarnięte. Z tymi rzeczami nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. Niby kasa jest, ale brakuje pamiątek wszelkiego rodzaju. Także na razie sobie to
odpuścimy. Dobra, dzięki za wspólnie spędzony czas. Kolejny tydzień za nami. Cały czas cmentarz, jak widać, pusty, oby jak najdłużej. Bohaterowie się rozwijają. Myślę, że w następnym odcineczku uderzymy sobie na tego bossa w zatoki, czyli niejaką Syrenę. Syrena, pamiętam, ona przejmuje władzę nad naszymi bohaterami. Poniekąd, przynajmniej nad jednym. Sprowadza go na swoją stronę. No i oprócz tego działa w taki sposób, a nie inny. Ale to w następnym tygodniu. Tymczasem dzięki i do wkrótce. Na razie, cześć.